kolejny rok szkolny, kolejny rok rozwoju aktywności twórczych, sportowych, tanecznych, plastycznych, filmowych, międzykulturowych, fotograficznych, wokalnych i tych wszystkich, którzy służą rozwojowi przede wszystkim dzieci i młodzieży, ale również i dorosłych. Bardzo się cieszymy, że w tym roku ponad 1300 stałych uczestników w ciągu tygodnia przychodziło w nasze progi i rozwijało swoje pasje. To wszystko nie mogłoby się stać, gdyby nie zaangażowanie wspaniałej kadry Pałacu Młodzieży, nauczycieli, specjalistów, którzy dokładali wszelkich starań, nawet w tym okresie trudnym, ostatnich kilku miesięcy, żeby każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie drogę rozwoju swoich zainteresowań właśnie w Pałacu Młodzieży. Za ten cały rok współpracy, pracy chciałbym serdecznie podziękować całemu zespołowi Pałacu Młodzieży, wszystkim pracownikom, a uczestnikom życzyć, żeby te wakacje były radosne, były pogodne, spędzone w dobrym gronie przyjaciół i cały czas aktywne. I mam nadzieję, że we wrześniu wszyscy spotkamy się realnie w Pałacu Młodzieży i będziemy zapraszać nowych uczestników. Zgodnie z naszą maksymą, zajrzyj na chwilę, zostań na dłużej. Moi drodzy, kończy się nasz wyjątkowy rok, inny niż wszystkie w Pałacu Młodzieży. Chciałam serdecznie podziękować za wytrwałość wszystkim uczestnikom, że dali radę, że uczestniczyli w zajęciach zdalnych, wszystkim nauczycielom za to, że byli dostępni dla każdego potrzebującego uczestnika zawsze, za to, że po prostu daliście radę do końca tego roku pracować w różny sposób. Chcę Wam życzyć, aby te wakacje pewnie będą inne niż zwykle, ale żeby trochę radości Wam przyniosły i żebyście mieli dużo, dużo siły na powrót do nas we wrześniu. Do zobaczenia. Drodzy nauczyciele i uczestnicy naszych zajęć, dziękuję Wam bardzo za ten rok ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że w tej chwili czujecie wiele satysfakcji ze wszystkich swoich działań. Jestem przekonana, że macie w głowach pełno pomysłów, jak spędzić wakacje. Życzę Wam zatem odpoczynku, pięknej słonecznej pogody i wielu niezapomnianych przygód. I pamiętajcie, że czekamy na Was we wrześniu. Do zobaczenia! Było mi niezwykle miło gościć Was w tym roku szkolnym na warsztatach w naszej placówce. Bardzo żałuję, że tak krótko, ale cieszę się, że chociaż przez kilka miesięcy mieliśmy wspólnie okazję odkrywać tajemnice naszego miasta, poznawać znane postacie związane z Łodzią, czy poznawać różne zwyczaje i tradycje tej wielokulturowej aglomeracji. Serdecznie Was zapraszam już od września. Nie mogę się doczekać Waszej energii, pomysłowości, kreatywności. Tymczasem chciałabym Wam życzyć naprawdę wspaniałych, udanych wakacji, bezpiecznego podróżowania, poznawania nowych ludzi i odkrywania oczywiście tajemnic Łodzi, regionu, ale tym razem w terenie. Serdecznie Was do tego zachęcam i bezpiecznego wypoczynku. Chciałem Wam życzyć miłych wakacji, podziękować za wspólnie spędzony rok i od września bierzemy się z powrotem do roboty, szykujemy się na Mistrzostwa Europy, świata i Polski. Do zobaczenia w życiu. Kochani uczestnicy zajęć języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Nasz rok szkolny 2019-2020 dobiega pomału końca. To był wyjątkowy rok. Drugi semestr to w dużej mierze nauka zdalna, ale daliście radę. Słuchajcie, jestem z Was bardzo dumna i wszystkim bardzo serdecznie gratuluję Waszej wytrwałości, rzetelności, sumienności i pracowitości. Życzę Wam wspaniałych wakacji. Dużo przygód, bezpiecznych, ale dużo fajnych przygód, tak żebyśmy, jak spotkamy się we wrześniu, żebyście mieli nic opowiadać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. To był inny rok niż zwykle i żegnamy się też w zupełnie inny sposób. Dziękuję Wam za to, że w tym trudnym okresie znaleźliście czas na zajęcia pozalekcyjne. Dziękuję Waszym rodzicom za współpracę, dzięki której mogliśmy wziąć udział w konkursach plastycznych.
i dostać tyle nagród. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję wspaniałych, licznych sukcesów. Dziękuję też za te wszystkie miłe słowa dla nauczyciela. Życzę Wam i Waszym rodzicom dobrego wypoczynku, dobrych wakacji. I mam nadzieję, że spotkamy się za 2 miesiące wszyscy cali i zdrowi na zajęciach pracowni. Do widzenia we wrześniu. Kochane ekraniczki, duże i małe, dziękujemy Wam za cały rok pracy tej w Pałacu Młodzieży i tej zdalnej. Życzymy bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji. Pozdrawiamy Was śpiewająco! Tanecznie. Sportowo. Do zobaczenia we wrześniu. Albo na szlaku. Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować wszystkim naszym uczestnikom, którzy tak pięknie, ciężko pracowali przez ten cały rok szkolny. Startowali na wielu zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdobywaliśmy wiele cennych nagród i medali. Więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy podsumować i podziękować tym naszym zawodnikom. I chcę też podziękować za ten wyjątkowy trud, który pokazali treningi podczas pandemii. Trenowali w domu przez praktycznie 3 miesiące, wykonali plan treningowy, wysyłali przez internet swoją wykonaną pracę, więc z tego miejsca chcę też podziękować i za to rodziców, którzy pilnowali, żeby oni tak pięknie mogli pracować. I mam nadzieję, że we wrześniu takim wielkim grunem znowu się spotkamy i ustacjonalnie będziemy trenować. Dziękuję bardzo. Kochani ceramicy i rzeźbiarze i kochane mój teatrze uliczne, bardzo Wam dziękuję za cały rok wspólny i cóż, koniec tego roku przed nami, więc mam nadzieję, że zobaczymy się w identycznym składzie we wrześniu. A zanim to nastąpi, życzę Wam wspaniałych wakacji, bawcie się dobrze i wracajcie do mnie bardzo szybko. Cześć! Chciałam wszystkim dzieciakom zespołu Tu i Teraz życzyć szczęśliwych, zdrowych, słonecznych wakacji. Wracajcie cali i zdrowi. Widzimy się we wrześniu. Buziaki. Kochani tancerze, drodzy rodzice, dziękuję Wam bardzo za ten kolejny wspólny rok szkolny. Kończymy go w dosyć nietypowy sposób, bo kończymy go online, kończymy go zdalnie, ale mam nadzieję, że w wakacje odpoczniecie, nabierzecie nowej siły, nowej energii do dalszych działań i do zobaczenia we wrześniu, mam nadzieję. Moi drodzy, kochani uczestnicy zajęć języka rosyjskiego, bardzo jestem szczęśliwa i cieszę się, że mogła spotykać się z Wami na zajęciach w ciągu tego roku. Bardzo mocno mnie Was brakowało w czasie kwarantanny, ale mam nadzieję, że wszystko co złe już za nami i znowu zobaczymy się we wrześniu. Ściskam Was mocno, mocno. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Życzę Wam udanych, fantastycznych wakacji, niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy na działce, czy w Polsce, czy za granicą. I również mam nadzieję, że wszyscy tłumnie przyjdziecie do pałacu po wakacjach i spotkamy się znów i będziemy dalej rozwijać nasze zdolności i zainteresowania sztuką. Dziękuję. Moi drodzy gitarzyści, rok szkolny 2019-2020 był rokiem pełnych wyzwań i samodzielnego ćwiczenia na gitarze. Dzięki tym nauczyliśmy się samodzielnie korygować błędy i rozwinęliśmy porozumiewanie się online. Chciałam podziękować wszystkim gitarzystom, którzy byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w zajęciach z nauki gry na gitarze. Coraz bliżej wakacje. Życzę Wam rozśpiewanych i rozegranych wakacji, pełnych radości i miło spędzonych dni wakacyjnych. Bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie. Widzimy się we wrześniu na zajęciach stacjonarnych w Pałacu Młodzieży. Pozdrawiam Was serdecznie. Chciałam Wam życzyć miłych, pogodnych wakacji, odpoczynku. Moim maturzystom chciałam życzyć, żeby udało im się dostać na wymarzone studia, a wszystkim
żebyśmy spotkali się, no naturalnie na Górzystą, nie, ale reszta, żebyśmy spotkali się we wrześniu. Miłych wakacji, wszystkiego najlepszego. Każdy uśmiech, każdy pomysł, każde wasze serducho, chęć było na wagę złota. I za to wszystko w imieniu swoim, Pałacu Młodzieży oraz naszych partnerów, którym pomogliśmy, a były to Fundacja Mamy Serce, Fundacja Kolorowy Świat, WOŚP, Schronisko Medor czy Dom Dziecka na Stokach. Za to wszystko ogromnie wam dziękuję. Życzę wam udanych wakacji. Odpoczywajcie, ładujcie akumulatory, zbierajcie pomysły i do zobaczenia już we wrześniu. Trzymajcie się ciepło. Z tego miejsca chciałabym wam życzyć naprawdę bardzo wesołych, wspaniałych wakacji zgodnie z piosenką, którą śpiewamy, wspaniałych podróży i plażowania na Posaka też zgodnie z piosenką, którą mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie. Również chciałabym bardzo podziękować rodzicom za współpracę i w tym okresie, kiedy były zajęcia w pałacu i potem w trybie online. Bardzo, bardzo dziękuję wam wszystkim. Chciałabym wam podziękować za miniony rok szkolny, za cudowną energię, którą się mieliśmy podczas zajęć. Życzę wam udanych wakacji i liczę na to, że spotkamy się we wrześniu z głowami pełnymi inspiracji. Do zobaczenia! Kochani moi wokaliści, dziękuję wam za cały rok intensywnej pracy. Dziękuję wam za waszą energię, dziękuję wam za wasz uśmiech, dziękuję wam za waszą radość. Dziękuję wszystkim wam, kochani moi. Życzę wam wspaniałych wakacji. Odpoczywajcie, uważajcie na siebie i wracajcie do Pałacu Młodzieży mocno, mocno was ściskam. Życzę wam wspaniałego, inspirującego wypoczynku letniego. Zapisujcie w pamięci wszystkie piękne sceny Teatru Natury. Doświadczajcie, wsłuchujcie się w symfonię dźwięków przyrody. Pamiętajcie, że wyobraźnia i wrażliwość to dwie najważniejsze cechy artysty, dwie najważniejsze cechy twórcy. Zatem bądźcie uważni, obserwujcie ten wielki Teatr Natury i przyjeżdżajcie z powrotem pełni doświadczeń, zaangażowania, gotowi do pracy w następnym roku szkolnym. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Witam serdecznie wszystkich naszych kochanych kontekstów. Bardzo serdecznie dziękuję wam za cały rok ciężkiej pracy. Tej lżejszej warunkach naszych salowych i tej cięższej warunkach wirtualnych. Ale cieszę się bardzo tym, że byliśmy razem i że razem spędzaliśmy czas i nadal czujemy się jak jedna wielka rodzina. Kochani, życzymy wam najszczęśliwszych i najfajniejszych wakacji ever. Odpoczywajcie, warujcie, uważajcie na siebie i spotkajmy się wszyscy we wrześniu na sali Teresie. No, rok szkolny dobiega do końca, no, końcówka była dosyć specyficzna, ale dużo młodzieży wytrwało do końca, cały czas właściwie te zajęcia wróciły do pracowni i chciałam przede wszystkim życzyć udanych, spokojnych wakacji. Bardzo liczę, że spotkamy się we wrześniu. Życzę wam szczęśliwych, pogodnych, wesołych, pełnych przygód wakacji. Oczywiście uważajcie na te wakacje w tym niezwykłym czasie. Uważajcie na swoje bezpieczeństwo. W przyszłym roku tradycyjnie pierwszy tydzień września czekam na osoby, które uczestniczyły w zajęciach w tym roku. Jeżeli się nie zgłoszą, nie potwierdzą swojego uczestnictwa w przyszłym roku, wtedy zapisuję osoby nowe. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, wesołych wakacji. Chciałabym podziękować wszystkim za cierpliwość, pracowitość i kreatywność. Zapraszam też wszystkich uczestników w nowym roku szkolnym. W tym roku było wykonane wiele ciekawych prac. Byłyście bardzo kreatywne. Były to malowanie szkle, malowanie jedwabu, robienie plecaków oraz wiele, wiele innych. Zapraszam wszystkich do roku i życzę wam udanych wakacji. Wspaniałych, udanych wakacji. Mam nadzieję, że będą takie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za cały rok ciężkiej pracy. Ta końcówka, wiadomo, że była bardzo specyficzna, charakterystyczna. Natomiast bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy nawet w takich ciężkich chwilach jak koronawirus przyszli do nas na zajęcia i dalej szlifowali swój kunszt tenisa stołowego. Serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam, że już niedługo wyjeżdżam na obóz w najbliższy poniedziałek, czyli 29 czerwca, z pełnymi obostrzeniami oczywiście. I zapraszam na kolejny rok nasz ciężki, treningowy. W połowie września zapraszam na zapisy. Dziękuję bardzo i życzę udanych wakacji. Do zobaczenia.